Moi drodzy, już pomału czas skończyć wizytę na wyspie Sal, archipelagu Wysp Zielonego Przylądka. Spróbuję podsumować taki top atrakcji, które tu możecie spotkać i dla których tu warto przyjeżdżać. Słuchajcie, numer jeden to na pewno jest piękna, piaszczysta plaża z fantastycznym oceanem, który jest ciepły. Temperatura praktycznie przez cały rok to jest pomiędzy 25-35 stopni. Średnia to jest 30. Kochani, druga rzecz to jest silny, ciepły wiatr, który pomaga Wam nauczyć się kitesurfingu, windsurfingu. Fale tu czasami są dwumetrowe. Baza do kitesurfingu jest jedna z najlepszych na świecie. Są tu często zawody międzynarodowe. Na pewno pomaga to kajtowcom, ten wiatr w tym, że zawsze ściąga ich bardziej tam od strony zachodniej na ląd. Czyli jest to też fajne, bezpieczne dla tych, co się uczą. Trzecia rzecz, kochani, to jest sama miejscowość Santa Maria. Dlaczego ja lubię Santa Maria i polecam Santa Maria? Uroczym miejscem, takim, od którego zaczynam zawsze mój pobyt w Santa Maria, to jest słynny pomost, gdzie przyjeżdżają rybacy, przywożą swoje ryby, można żywo zobaczyć te ryby. Mało, że jest miejsc na świecie, gdzie można spotkać tak zdrowe ryby, takie okazy i na żywo zobaczyć, jak się ewentualnie te ryby patroszy. Oczywiście kupić też te ryby i smacznie przyrządzić sobie je. Przykładowo teraz taki kilogram tuczyka kosztuje około 7 euro. Santa Maria to jest niesamowite miejsce pod kątem nauki salsy, lokalnych tańców, zakupów, jest urocza, jeszcze jest taka troszeczkę dzika, już powstaje pomału tutaj mała galeria, jest supermarket, ale jest dużo takich knajpeczek lokalnych, którzy prowadzą lokalsi, Włosi, naprawdę z taką atmosferą, gdzie no nie będziecie tu się wieczorami nudzić. Czwarta rzecz, miejscowość Espargos. Największa miejscowość na wyspie, słuchajcie, można tu poczuć klimat lokalny, jest tutaj targ, dużo restauracji, naprawdę można tu spędzić parę godzin na takim włóczeniu się, zobaczeniu, jak żyją lokalsi, można też troszeczkę tutaj spotkać pieski lokalne, pomóc im, dokarmić im. Piąta rzecz, moi drodzy, to Salina Pedra de Luna. To jest coś niesamowitego, w takim kraterze, wulkanie są solanki naturalne, w których możecie się pokąpać. Naprawdę jest to bezpieczne miejsce, jest tutaj restauracyjka, są przebieralnie, prysznice, można tu zakupić też mydełka z tej soli, bardzo fajnie oczyszczają skórę, także jest takie też to magiczne miejsce, troszkę mi czasami Lanzarote przypomina, można tu pospacerować, jest tu tak magicznie, trochę dziko, no miejsce, które na pewno warto zobaczyć i trzeba zobaczyć na wyspie Sal. Szósta rzecz. To słuchajcie, iść na mszę. Jak wiecie, 80% społeczeństwa na wyspie to chrześcijanie i msze są przepocieszne, na luzie. Ksiądz zazwyczaj jest lokalny lub portugalski, jest wesoło, można pośpiewać. Także jak już traficie, zazwyczaj jest ta niedziela, to zapraszam Was na mszę na zajfajnym luzie tutaj na Capo Verde. Siódma rzecz to oczywiście, moi drodzy, jedne z moich ulubionych takich atrakcji, które zawsze gdzieś sobie lubię na Wyspach Greckich zrobić, czy na Balearach, czy na Kanaryjskich, to rejsik. Ja szczególnie Wam polecam rejsy katamaranem. Na filmie zobaczycie akurat przykład takiego rejsu katamaranem z Czesiem Kowalczykiem, moim przyjacielem, tutaj, który tutaj w zimie stacjonuje. I rejs takim statkiem zawsze Wam pokażę fajnie ląd od strony oceanu. Można sobie jakieś rybki połowić, pobawić się, popalać, napić się fajnych drinków, spotyka się ciekawych ludzi. Atmosfera na takim katamaranie, na takiej łódce jest zawsze zarąbista. Także polecam wypłynąć sobie łódką na ocean. Ósma rzecz, kochani, to nurkowanie. Ja akurat osobiście nie nurkuję, tylko snurkuję. Więc ci, co snurkują, też tutaj na pewno znajdą dla siebie fajny klimat, ale wiem, że osoby, które nurkują, spotkają Chrystusa pod wodą. Spotkałem dużo wraków,
dużo wspaniałej flory, ryb. I woda jest na tyle czysta, że daje przyjemność tego nurkowania. Więc zapraszam Was tutaj do nurkowania. Są profesjonalne szkoły. Wszystko, czego potrzebujecie, jest tutaj na Wyspie Sal. Dziewiąta rzecz, moi drodzy, to wycieczki rowerowe. Szczególnie jest tutaj dużo wypożyczalni, które mają rowery elektryczne. Naprawdę niesamowita frajda. Można tymi rowerami pośmigać, nie męcząc się. Jest coraz więcej takich, może nie ścieżek rowerowych, ale takich dużych chodników, gdzie można się poruszać tymi rowerami. Ja na przykład pojechałem sobie takim rowerem z miejscowości Santa Maria na bazę tam, gdzie na zachodzie są kitesurfingowcy. Bardzo fajna przejażdżka przez wydmy, nie męcząca. Także jak najbardziej polecam Wam też wypożyczanie rowerów na Wyspie Sal. Jeśli macie jakieś fajne zdjęcia z tych wycieczek rowerowych, przysyłajcie. Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone. No i ostatnia, dziesiąta atrakcja, to chciałbym, żebyście Wy mi o niej powiedzieli. Może ja czegoś nie dopatrzyłem, może czegoś nie poczułem, więc proszę Was, żebyście pisali do mnie, co Wy polecacie, jakie atrakcje na Wyspie Sal i na Wyspach Zielonego Przylądka. Dziękuję Wam serdecznie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Żegnamy na razie Sal, ale nie na zawsze. Ola, Wasz fan Aleksander. Proszę subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.